Niedziela była prawdziwym świętem najmłodszych mieszkańców gminy Solina. Na stadionie w Poleńczyku odbyły się planowane od kilku miesięcy gminne obchody Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji z dmuchańcami, efektownymi pokazami oraz watą cukrową, lodami i kurtyną wodną na czele. W wydarzeniu wzięły udział tłumy mieszkańców gminy, ale także gości z Sanoka, Leska i okolic. Wszystko robimy dla naszych milusińskich, bo oni są dla nas najważniejsi. To od nich zależy też nasza przyszłość, więc zintegrowanie rodziny to jest najważniejsza rzecz, byśmy wspólnie mogli w to niedzielne popołudnie bawić się, rozmawiać. Tu następują nowe przyjaźnie, tu jest sympatycznie, więc co roku coraz więcej atrakcji na naszym spotkaniu takim z okazji Dnia Dziecka. Od początku już tego roku naprawdę rozpoczęliśmy intensywne przygotowania, bo jest to jedno z ważniejszych wydarzeń organizowanych na terenie gminy Solina. No przede wszystkim dla naszych dzieci, dla mieszkańców, a to jest bardzo ważne, aby zapewnić im mnóstwo atrakcji. Wszystko dla dzieci, dzisiaj taki świąteczny dzień, na który zapraszamy, jest słonecznie, a ja obiecuję, że będzie pysznie. Kroimy wszystkie świeże warzywa, no bo jak dzieci, no to i warzywa, ale oczywiście połączone z kurczakiem, żeby miały dzisiaj dużo energii do zabawy, a na koniec trzykolorowy makaron. Razem to wszystko będzie okraszone jeszcze troszeczkę ilością żółtego sera. Dmuchane zjeżdżalnie, Małpi Gaj, no ale przede wszystkim taka bardzo fajna atrakcja to jest Mariusz Szwed i jego pokaz kulinarny, uczestnik programu Masterchef. Będzie wspólne gotowanie na wielkiej patelni, a później oczywiście drobny poczęstunek. Są z nami również pracownicy Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Baligród, Nadleśnictwo Lesko, jest Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, jest oczywiście Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe, jest Powiatowa Komenda Policji w Lesku, więc naprawdę bardzo dużo, dużo atrakcji się przygotować dla naszych mieszkańców. Bardzo to lubię, bo bardzo pomimo tego, że nie wyglądam, ale lubię ten kontakt z dzieciakami, lubię z nimi pracować, lubię jak oni sobie obserwują, pytają. Dlaczego? Bo gotowanie to jest bardzo, bardzo fajna pasja i szczególnie u tych małych szkrabów, którzy od tego zaczynają. Ja się bardzo dobrze bawię, fajnie gram w mecz i chcę ze wszystkiego skorzystać. Ja mam nadzieję, że będę dobrze bronił i najbardziej ja chcę tak nie wiem, czy będę z kogoś czegoś korzystał. Ale na pewno z czegoś skorzysta. No bardzo dobrze. Tak, tak, bardzo dobrze. Trzeba jeszcze jeden mecz wygrać i remis. 2-2 będzie. Ja z tamtej budki z brońmi, tam żołnierze stoją. Jeszcze zobaczę, bo się nie rozglądałam aż tak. Może ja tam z Nadleśnictwa Baligród skorzystać. Według mnie ma spoglądać dobre karabiny na jakieś dmuchańce. A są dmuchańce? Jest budka z lodami, jest scena z muzyką i są różne jakby atrakcje w takich materacach. Oprócz beztroskiej zabawy, na którą można było liczyć niemal przez cały dzień, organizatorzy zadbali również o edukacyjny charakter wydarzenia. Na stoiskach służb mundurowych, ratowników czy leśników można było zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, a także nagrody za poprawnie rozwiązane quizy i zadania. Duży nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa. Po pierwsze, radosna okazja, Dzień Dziecka. Po drugie, zbliżające się wakacje. Obligują nas, policjantów, praktycznie wszystkich, bo i dzielnicowych, nie tylko profilaktyków i służb patrolowych, do tego, by spotykać się z dziećmi oraz ich rodzicami i przypominać im o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Tym bardziej tu, w tych pięknych okolicach Jeziora Solińskiego, przypominamy właśnie, jak bezpiecznie bawić się nad wodą, na wodzie, jak mądrze korzystać z czasu wolnego, spędzając go właśnie w górach. Cieszy nas bardzo, że najmłodsi lubią odwiedzać policyjne stoisko. My staramy się im opowiadać o naszej pracy, o tym, jak ona wygląda, ale również przede wszystkim przemycać te treści dotyczące bezpieczeństwa. Opowiadamy właśnie, jak się bezpiecznie zachowywać, jak się bezpiecznie bawić i przypominamy to, co tutaj na naszej policyjnej legitymacji, że policja robi wszystko, aby każde dziecko mogło żyć, uczyć się i bawić bezpiecznie. Atrakcji było wiele, ale śmiało można powiedzieć, że największą frajdę dzieciom sprawiła zainstalowana przez strażaków OSP Polańczyk kurtyna wodna. Otrzymuje strażaków, ta woda jest cieplutka, nie obawiajcie się, to nie jest woda, która ma kilka stopni, więc warto korzystać.